To zwycięstwo po ciężkim meczu. Losy meczu ważyły się do ostatniej akcji i to chyba ważne w kontekście terminarza, jaki ma Zastal w kolejnych kolejkach. Ja myślę, że bardzo ważne zwycięstwo. Wiedzieliśmy, że to nie będzie łatwy mecz, że będzie ciężko. Wiedzieliśmy, że jest Ted Scott. Wszyscy mówili, że tylko Ted Scott. Dzisiaj było widać, że cała drużyna z Kołobrzegu dobrze zagrała. Zagrali zespołowo i sprawili nam bardzo dużo problemów. No, całe szczęście, że udało nam się wygrać to spotkanie. Jutro chyba cała Zielona Góra uda się do lekarza. Naprawdę, takie horrory tutaj przedstawiacie kibicom, że ciężko to wytrzymać. Ja myślę, że kibic jest jak najbardziej zadowolony z takich spotkań. Oby było ich jak najwięcej i oby jak najwięcej przechylonych na naszą korzyść. A jeszcze powróćmy do Teda Scotta. Mówiło się, że trzeba go zatrzymać, no i nie udało się. Rzucił dzisiaj 27 punktów. Czy jakaś specjalna obrona była pod niego ustawiona? Czy specjalna? Nie. Może wiedzieliśmy, że musimy się skoncentrować na Scotcie, żeby go kryć, ale jeden zawodnik meczu nie wygra. Wiedzieliśmy, że jak on nawet rzuci 30 punktów, a uda się powstrzymać resztę zespołu, to oni to nie wygrają. Dlatego myślę, że nasza zespołowa gra była lepsza od tego, że nawet ten Scott rzucił 30 punktów. Do końca roku tylko jeszcze jedno spotkanie ligowe z Polfarmą na wyjeździe. Jakie plany? Czy wygrywamy ten mecz? Czy będzie ciężko? Jakie plany? No na pewno wygrywamy. Jedziemy do Starogardu po zwycięstwo. Będziemy walczyć, starać się odnieść zwycięstwo, żeby mieć jeszcze lepszy bilans przed drugą rundą. Dziękuję.